W miniony czwartek, tuż przed godziną 14, na numer alarmowy wpłynęło zgłoszenie, że na ulicy Kopernika w Libiążu nieznany mężczyzna biega z kijem baseballowym za innym mężczyzną, chcąc go pobić, po czym wsiadł do Opla. Na miejsce zgłoszenia natychmiast zostali wysłani libiąscy funkcjonariusze, którzy wyjeżdżając na ulicę Kopernika zauważyli opisany wcześniej samochód. Policjanci podjęli decyzję, aby zatrzymać go do kontroli, włączając w radiowozie sygnały świetlne i dźwiękowe. Kierujący pojazdem nie zastosował się jednak do tych poleceń, gwałtownie przyspieszył, jadąc w kierunku ulicy Oświęcimskiej, ewidentnie chcąc uniknąć kontroli mundurowych. Uciekając, kierowca Opla nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu Seatowi i spowodował z nim kolizję, po czym kontynuował ucieczkę. W Libiążu policjanci zablokowali Opla, uniemożliwiając mu dalszą jazdę. W samochodzie znajdowało się dwóch mężczyzn w wieku 37 lat i 31, których zatrzymano za udział w pobiciu. W samochodzie także były dwie kobiety. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że jedna z nich, 25-latka, jest poszukiwana do odbicia zasądzonej wcześniej kary pozbawienia wolności. Została zatem doprowadzona do zakładu karnego. W toku dalszych czynności w miejscu zamieszkania zatrzymanych mężczyzn przeprowadzono przeszukania, podczas których u 31-latka policjanci znaleźli narkotyki. Za przestępstwa, których dopuścili się podejrzani, odpowiedzą przed sądem. Kodeks karny za pobicie przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności, podobnie jak posiadanie środków odurzających lub psychotropowych. Za niezatrzymanie się natomiast do kontroli drogowej kodeks karny przewiduje karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.